Czołem. Od dłuższego czasu mówicie, że a co z tego będę robił, pokaż co robisz. No i co? W końcu pokazuję. Pokazuję i objaśniam, jak to mówią. O, piesek, chodź. Rika, chodź. Chodź. Przywitaj się, Rika. A, jest i piesek. Piesek się nie chce przywitać. Nie chce być gwiazdą YouTube'a. Dobra. Dość żartów? Ale nie, żarty będą. Będą, bo po co nagrywać smutny, jak można nagrywać z jajem. Dobra. Chwilka wprowadzenia. Kiedyś znalazłem taki Twin Load, uchwyt na hak, na dwa rowery. Czego brakuje tak naprawdę? Brakuje tutaj pasków, a takich o pierdolach nie będę mówił. Rzeczy ważne. Brakuje stabilizatora. Tutaj się taki stabilizator, w oryginale montuje tu stabilizator. Te widełki się tu wkłada. Sorry, chyba nic nie widzieliście. Tu się montuje stabilizator, widełki i ten, dzięki temu ten uchwyt tak naprawdę, znaczy Boże, to mocowanie tak nie tańczy, bo teraz widzicie jak to tańczy. Ja sobie wymyśliłem, że i tak prawdopodobnie nie będę zmieniał, raczej będzie jeździć tylko w tym samochodzie. Więc co wziąłem? Wziąłem taki oto płaskownik, też go kiedyś znalazłem, znaczy już jest ucięty. Po skosie? Tak, po skosie, bo tak ma być. I tutaj miałem to sfrezować, ale no niestety nie mam teraz czym sfrezować, a chciałem na szybko, więc po prostu rozwierciłem tutaj, bo to jest frezem 10, a potrzebuję na śrubę 12, czyli wziąłem wiertło 12, harad tu, wyszło jak wyszło, nieważne. Jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, że nie będę robił tego stabilizatora tak jak ma być oryginalnie tutaj, tylko po prostu dam dłuższe śruby na haku tutaj, tu go będę przykręcał. I patrzcie jak to pięknie będzie wyglądać. Widzicie? Tu praktycznie tylko dorobię. Dotoczę za chwilę. Jedno mocowanie. Tam później, czekajcie, może tak wam pokażę. O, dotoczę drugie mocowanie. Wszystko będzie idealne. Teraz jeszcze tylko kwestia, muszę sobie wziąć ściskiem złapać. Czy będę to jakoś bardziej. W sensie, że te śruby będą na stałe. O, czekajcie, te śruby będą na stałe. To będzie i to będzie przykręcane, czy będę odkręcał całą kulę? Nie, chyba po prostu dam dłuższe śruby. Chociaż jak te dłuższe śruby będą w ogóle trochę nieciekawie. No widzicie, to jeszcze muszę przemyśleć. No, ale mi się wydaje, że to będzie dużo stabilniejsze niż to co tam montują, bo płaskownik koło dyszki, więc nie tak łatwo będzie go zgiąć. No i przede wszystkim będzie szybszy montaż, bo zawsze będzie praktycznie w tym aucie pasowało tylko w tych dwóch miejscach. Więc nie trzeba będzie ustalać go wyżej, niżej i inne takie pierdoły. Dobra, nie nudzę się, łapię sobie średnicę i widzimy się na tokarce. Była troszkę zmiana koncepcyjna, tamten pręd miałem Fi32, ten jest nieco Fi30, Fi29. Czemu tak dziwnie? Nie wiem, dobra, mniejsza o to. Wiertło 16,5, wiercę na raz, czyli nawet nie będę podchodził nakiełkiem, nie będę tego rozwiercał tam, nie wiem, dziesiątką i później tym. Czemu? Bo dokładność jest zbędna. Tak naprawdę podejrzewam, że tam te dwa zaczepy tak są krzywe, więc nawet jakbym to przejął 17, to podejrzewam, że byłoby lepiej. 16,5 jak przyjadę, to podejrzewam, że rozbiję właśnie na około 17, więc będzie super. A czemu nie podejrzewam nakiełkiem? Bo chciałem wam coś pokazać. Chciałem wam pokazać, jaki jest sposób. Może elegancki, może nie elegancki, w każdym razie szybki. Pan Karol, czyli mój mistrz toczenia, mi go pokazał. Dość fajny sposób. Wiertełko, jak widzicie, bo i nie widzicie. O, teraz będziecie widzieć. Naoszczone. Nie pamiętam, czy Karol oszczył, czy nie. Bo Karol. Toż nie? Czekajcie. Ukruszyło mi się tutaj. O, to oszustwo. Dobra. To będę musiał je dziabnąć. No, montuję. To do uchwytu, znaczy to przez tulejki, bo to jest MK2. Tutaj do stożka i pokażę wam. Nie będę pokazywał jak całego toczę, bo będę toczył na wodzie, żeby nie zagotować wiertła i wszystko będzie fruwać, latać, a ja nagrywam tylko telefonem i podejrzewam, że szybko by się skończył przy takich zabawach, więc tylko pokażę wam jak można go fajnie wycentrować na początku, a później co? A później będziemy spawać. Dobra, kurde, za dużo gadam, a za mało robię. Bum, bum, bum. Rachu ciachu i już pasuje. Cyk, tyk, 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 tyk. Dajcie znać, czy chcecie kiedyś, żebym ponudził troszkę o tych tulejkach, czy nie. Pewnie nie. Ale też jeszcze wam pokażę tylko
tym się wybija. Taki klasyk, chociaż akurat ten nie jest taki chamski handmade, ale no. Tak naprawdę punkt tego odcinka, o co chodzi cały czas? Jakbyśmy podjechali, czekajcie, odjadę troszkę, podjechali wiertłem tak, wiadomo, załóżmy, że to się obraca, tak? Podjechali tutaj wiertłem, to wiertło nie siądzie nam centrycznie. Zawsze, znaczy może siąść, ale najczęściej ucieknie w jedną, w drugą albo do góry. No, po prostu go materiał troszkę podniesie i skrzywi. A, robiąc taki make. A, to jest wytaczadło zamontowane odwrotne do góry nogami. No, odczepnego, tak naprawdę nieważne. Najlepsze by było aluminium, ale akurat miałem to pod ręką. I teraz wyobraźmy sobie, to się toczy. Aż Boże, to się obraca. Podjeżdżamy tutaj wiertłem. Widzicie? Dociskamy troszkę to. I dociskając to, jednocześnie troszkę wiertło, stabilizujemy to wiertło tak naprawdę, że łapiemy nim środek. Ono jest jakby podparte w tym punkcie, dzięki temu nam nie ucieknie. No i no, może nie będzie idealnie prosto, to znaczy idealnie centrycznie, ale nie będzie źle, więc spróbuję wam to pokazać, jak to się będzie obrabiać, obracać. No, po prostu poczekajcie minutkę. No i dobra, wytoczone, wycięte, obcięte, jak to wygląda, na jednej wam pokażę. Tak, tutaj elegancko jakaś szpara jest, ale musi być, bo troszkę inaczej będzie. Tutaj jest druga, ściągnę to sobie teraz, czekajcie, o, ściągnę to sobie teraz, odwrócę, tutaj wezmę wymiar, dotnę jakiś płaskownik fajnie, spawnę to, żeby to było, znaczy spawnę, cyknę, żeby to było, o kurde. Włożę z powrotem, złapię jakoś ściskiem, pocykam, wyciągnę, obspawam, no obspawam do końca, pomaluję i będzie. I wiecie, a tak naprawdę powiem wam, gdzie jest największy problem w tym wszystkim. Największy problem to jest, żeby złapać tutaj pion, poziom i wszystkie inne kąty. Starałem się to robić tak, jakiś brać to jakoś tak na oko bardziej, no i mam nadzieję, że nie popieprzyłem czegoś. Ale to jeszcze wiecie, za chwilę to ściągam, więc nie musi to być teraz równie. Dobra, pyk. W tle jeszcze słychać spawarkę. Wyrzeźbiłem takie coś. Chwyciłem tutaj cyk cyk. Dobra, wiem. Tutaj nie dociąłem. Tak to pasuje. Cyk, idealnie. Tak ma wyglądać. Tam jakaś szpalina. Szczelina jest, ale tak jak mówię, no muszę to wypoziomować, więc nie wiem, czy ona się zmniejszy, czy zwiększy, ale w każdym razie takie coś to można zalać, to tragedii nie ma, więc teraz poziomuję. Niestety na aucie będę musiał to cyknąć wstępnie. I co? I później na gotowo. Muszę się śpieszyć, bo komary gryzą. Powiedzcie tak, u was też jest tyle komarów? Bo tutaj jest szok. Szybko, jeszcze ciepłe, szybko. Cyknąłem, szpik jak szpik. Ale jest. Tu dochodzi. To jest chyba ustawione. Jeszcze sprawdzę. Jak jest ustawione, to do góry, tam to spawam. I rob gotowe. Patrzcie, jeszcze ciepłe. Dobra. Spytacie, gdzie spawałem? Na ziemi spawałem. No ale do tempu niestety nie mam czasu.
Tempo, 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 tempo. Teraz to jeszcze szybko oszlifuję. No ale musicie przyznać, że chyba fajnie to wymyśliłem. Nic nie pościągało. Nie, nic, elegancko. Fajnie to chyba wymyśliłem. Powinno to trzymać. I to bardzo. Więc dobrze będzie. No. Także stabilizator gotowy. Paski kupić, światło zrobić. I gotowe. W sumie ten stabilizator tak naprawdę kosztował mnie, nie wiem. Dobra, powiedzmy, że waży za 3 kilo. 6 zł. Także chyba nie najgorzej. Lampy już mam. Jeszcze jak się uda, to dzisiaj będę je tworzył. Albo nie, zobaczymy. No i co? Tak wam chciałem pokazać. Nie wiem, czy wam dogram jeszcze te lampy i jak to będzie na końcu wyglądać, czy nie dogram. Ale tak chciałem wam pokazać też, że jednak coś stworzę z tych złomów, z tych przyda się. No, można. Też fajny pomysł. Nieszablonowy stabilizator, a wydaje mi się, że przez to, że jest mocowany do haka, znaczy do śrub, które montują hak kuli, więc będzie bardziej stabilny. Bardziej to będzie wytrzymałe i bardziej bezpieczne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, prawdopodobnie to koniec, albo jeszcze nie koniec. Czas pokażę. Jeszcze wam pokażę, jak mój patent się zakłada. Sami stwierdzicie, że czy jest lepszy, czy gorszy niż oryginał. Mój stabilizator. Sorry. Ciemno jest trochę, więc będzie gorzej. Hak. Dwie śruby do montowania haka do bazy. Mój patent wygląda tak. Układamy to. Dobra. No i co? W ostatniej scenie ja to składałem, a teraz... teraz jest złożone. No niestety tak to bywa, jak się nie ma czasu. Szybko. Potrzebowałem to szybko zmontować. I jeszcze spawałem, malowałem wszystko po ciemku. No ale dobra, czego nie wiecie? Na pewno nie widzieliście stabilizatora. Taki był zamysł, tak on wygląda. Dwie śruby przedłużone od mocy mojego haka. Pyk, pyk, pyk. Stabilizator ładnie wchodzi, chociaż tu widzicie. No jest, 2 mm, 3 luzu. Ale tak naprawdę jak się dokręci to mocno, czekajcie, o może tak zobaczycie. O, jak się dokręci mocno tą śrubą, nie ma żadnego problemu. Ani to nie drgnie, ani nic. Paski z Obi wychodziły 2 za 14 zł, czy coś takiego. Co prawda, śmieszna sprawa, w oryginale była szerokość 20, tu jest 25, idealnie, lepiej niż 20 i trzyma. Bo sprawdzałem, dlatego musiałem szybko złożyć. Co jeszcze tutaj dorobiłem? To widzieliście, patent, bo patent dalej jest, tylko to muszę przykręcić czymś lepszym, bo tu się nawet gwint nie zgrał, trzeba się, nic się tu nie zgrało. Dorobiłem, ale brzydkie spawy, no wiem, ale po ciemku spawałem i ocynk i w ogóle szkoda gadać. Dociąłem z blaszki chyba jedynki, no chyba jedynki, z góry, z dołu, z tej strony tak samo. Przymocowałem lampy. Robiłem elektrykę. O, tu przewód puściłem. Tędy. Tutaj tyk, 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 tyk. Pyk. I do uchwytu. Czy mocowałem rowery? Pasami, tak jak mówiłem. Pasy, grzechotka. Tutaj było korba. Tyk, 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 tyk. Jeszcze żeby dla pewności zawiązałem jeszcze ze 2 razy. Powiem wam. Nic nie drgnęło, nic, naprawdę nic, super, to akurat wyszło, muszę się pochwalić, że to był akurat dobry pomysł i fajnie to wyszło.